Siemanko ludzie, z tej strony Premok z kanału Nie ma lipy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem z SCP Containment Breach na Androida. Tak jest, to nie jest żaden fake, to jest SCP Containment Breach przeportowane w 100% niemalże z komputerów na telefon. Przyznam się, że ja w to już grałem trochę. I jest to naprawdę bardzo dobra gierka. Bardzo dobra gierka i naprawdę warta polecenia. Ale tu mają te staty, są nawet pokazane te staty. Naprawdę niezłe. Sam achievementy, ale te akurat nie działają, bo wywala z gry. Są modyfikacje tutaj dostępne. Ale oczywiście na tę chwilę obecną wyłączyłem internet, żeby żadnej reklamy nie było, więc nie ma, ale chyba wszystkie nawet pobrałem. Gramy na poziomie safe, bez, albo w sumie z intro. I naprawdę mogę wam już szczerze powiedzieć, że jak na port to i na początek już istnienia tej gierki na sklepie, to już jest naprawdę sztos. Jeżeli chodzi o grafikę, grywalność, zaawansowane tutaj rzeczy już, jak mrugać, jak plaga, jak 106, no naprawdę wow, robi to naprawdę wrażenie. No, czyli zaczynamy. Jak wiecie bądź nie, była już kiedyś taka gra SCP Containment Breach na Androida, tylko że ona została usunięta przez prawa autorskie podobno. Z tą grą może być tak samo. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Czuję mu, ja bez sprintu idę szybciej niż oni, jak być nie powinno. To za głośno gra jest chyba. Dobra. Teraz ok. No idź szybciej. Porn, science fiction. To nie żyje. Your whole job revolves around horror and science fiction. Except, you know, it's not actually fiction. Well, actually, I'm planning on writing a thing about my... Yeah, look, no offense, but I've already lost interest in what you're talking about. Well, anyway, let's not waste any more time. They're waiting for you down at the chamber. Co się stało? Czy ja właśnie zwiesiłem grę? Halo? Aha, to w ten sposób co? Ja mogę patrzeć na kamerę? Cały czas? No, myślałem, że gra zwiesiła. Coś tutaj było. Dobra, lecimy. Zobaczcie ten movement. Masakra. Mam nadzieję, że to twórca naprawi kiedyś. Prawda, jeśli chodzi o szczegółowość, jak na grę przyportowano na telefon, naprawdę to wygląda niesamowicie.
No i się zaczęło. A tu ciemno jest, na pewno ja mam. Tu nic nie widać kompletnie. Trzeba na full jasności grać bez kitu. Żeby to nic nie będziecie widzieć w ogóle. Inaczej. Już na początku zamykaj. Tu jest misiek! O kurwa. No i koniec. Ty, ja pierwszy raz miśka spotkałem w tej grze. Lol. Nigdy wcześniej go tu nie było. A gram chyba po raz, żeby nie oszukać, po raz czwarty, tak o sobie. Ja pierdzielę. No nieźle. Dobra, jeszcze raz gramy. Ja pierdzielę. Wow, ja myślałem, że twórca nie dodał tego SCP-ka jeszcze, bo go nie było wcześniej, jak grałem, a teraz nagle jest. Był. Wow. Prawda, wow. Dobra. Czy się jasność znowu zmieniła? A, czemu to z automatu mi się ustawia na takie ja. Aha. I nie było 60 FPS-ów. Czemu? Oni normalnie chodzą, a klasa D tam przy tej klatce jakoś nie miał w ogóle movementu. To jest dziwne. No, dobra. Jakim chujem on już tu jest? On miał się steleportować dalej. Ej, to nie jest fajne. Pierdzielę. Cześć, typie. Czy on otworzył drzwi? Uff. To naprawdę jest zajebisty port, nie? Jak na port. Normalnie. Zamykaj te drzwi. Jęguni. Tu jest to pomieszczenie z jaszczurą. Tu nic nie będzie chyba. O, jest radio. Jest dokument. A bateria to gdzie? Coś tu jeszcze było chyba. Tu mamy dokument. W tej modliszce, czy co to tam jest, nie wiem. Ale radio. Dobra. Ma co się bawić z tym radiem. Musimy kartę znaleźć. Jakąś w końcu. I achievement wpadł. Jest karta. Super. Może zapiszę sobie. Save. Ja pierdolę. Ja pierdolę, jak się wystraszyłem. Nie spodziewałem się tego skurwysyna tu. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobrze, że sejwa zrobiłem.
Ty działa safe normalnie. Ja pierdolę. On tu będzie. Nie wiem. O, ten skurwysyn tam chodzi, stoi. Ja pierdolę, jak on tu się rusza, jak na port. O, nie, patrz się na niego. Ej, kurwa, zamykaj go. Jakim chujem on otwiera drzwi? Czy to jest taki port? On nie powinien otwierać drzwi na telefonie. Czemu tak się dzieje? To jest zbyt zaawansowane. Dobra. Sejwuj tu. Ja pierdzielę. Prawda, to jest zajebisty port jak na telefony. A tu byłem. Jechać do jaszczurów, no tak zbytnio nie chcę. Czy to jest zombiak? Co to było? Dobra, zapiszę najwyżej i wczyta. Pojedźmy do jaszczurów i sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tylko, że tu się nie zakłócać chyba w tej grze jeszcze, więc to jest cięższe. A w ogóle grając w to tutaj już, bo już raz byłem tutaj u tych jaszczurów, to można znaleźć gogle, które nie potrzebują baterii w ogóle, więc to jest dobre. W ogóle chyba jak nie sprintujemy, to te jaszczury nie słyszą tego. W ogóle nie wiem, czy one tu są. Dobra, wracajmy. Nie będę tam szedł sobie. Mamy potrzebną rękę. Mamy baterię, ale nie możemy użyć do tego? Serio? Mamy noktowizor, który nie potrzebuje baterii. Chyba. To jest naprawdę fajne. Jo, pierdziele. A to jest to pomieszczenie z plagą. O. Zapiszę. To jest ta czacha tutaj. Czy ja wejdę z tą kartą? Wejdę. A no tak, już tutaj nie potrzebna karta. Tylko tutaj. Ale i tak nie będę tu patrzeć i poziom jest potrzebny. No nie wiem. No, Omega z maskę, która będzie potrzebna. Naprawdę jak na port, to naprawdę zostało to nieźle zrobione, nie? Zobacz na szczegółowość. To jest naprawdę na full detail, to wygląda kosmicznie. Kosmicznie. A jeszcze są mody. Naprawdę, nice. Niech mi też zacznie gonić 106, bo chcę wam pokazać, jak ją świetnie zrobili również. Bo to naprawdę też jest mega podziw, nie? Dla twórców. Niestety tu jeszcze nie ma dostępnej konsoli, więc nie da się wyłączyć tych SCP-ków co niektórych. To Tesla działa już w ogóle? Ty, działa Tesla normalnie. Lol. A ja mam te przedmioty? Nie mam gaz mask. Tak, zdejmij to. O, teraz się dopiero pojawiła animacja.
Tutaj bez sprintu się nie da przejść, a naprawdę Tesla została nieźle wykonana. Naprawdę. Wow. Wow. Teraz, gdzie jestem? No dobrze, jestem. Teraz pytam się, a te Tesla w ogóle będą umiał przejść. No, akurat mi się sprint skończył, jak przez Teslę chciałem przejść. Co za chamstwo. Ja pierdzielę. Ja się pogniewam zaraz na tę grę. Jok! Gdzie on był? Czego nie zauważyłem? What the fuck? Ja pierdzielę. Gdzie? On tam jest. Ładuj się. Ej, gdzie on jest? Ty! Czy on się tak z dupy teleportuje ze sufitu i spada mi na łeb, czy co? Nie, bo to jest dziwne, gdzie on jest? Czy on windzi się? Halo? Gdzie on kuźwa jest? Niby. What the fuck? Jak? Jak? Ja się pytam. Zamykaj to. O kuźwa. Jakie to jest zaawansowane. I on tak się tepnął do mnie na taką odległość, to jest niesamowite. To jest niemożliwe. Dobra, udało się. Sejfuj to. Ja pierdziele. To jest bardziej zaawansowane niż myślałem. Prawda. Misiek, którego nie ma. Znaczy jest, ale on dziwo zniknął. Są lampy, a już i tak nie wejdę, bo nie mam. What the fuck? Bo nie mam lepszej karty przecież. To co ja mam zrobić? Mam się wrócić? Jak na telefon to naprawdę Tesla wygląda nieźle. On tu jest. Chyba nadal stoi jebaniec. Jak ja mam tu niby przejść? Bo nie ma go już. O kurwa, ja pierdolę. Czemu to takie jest chore? To są naprawdę hardkorowe, żeby nie było. Jun jest. Dobra, idę tędy, tu jest. A, tu nie ma. Aha, no tak, ja źle poszedłem, super. Ale lipa. Tu nie ma konsoli, nie? Nie, bo tu mogę achievementować, które się zdobyło. Ale opisu nie ma, niestety. Może kiedyś zostanie dodany opis. Dobra. Czy on otworzył drzwi gdzieś? What the fuck? Jak to dziwnie wyglądało. Ja pierdzielę, ty.
Słyszę go gdzieś. Aha, dlaczego? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Chodź tu. Witam pana i wypierdalam. Zamykaj to. Ja pierdolę. Tu nie ma testy, więc mogę iść tyle. Ja pierdolę. To jest ciężkie, by nie było. Dobra, muszę się odwrócić na chwilę. Kurde, źle poszedłem. Czy on otworzył... Czy on otworzył jedne drzwi tam? Czy tylko mi się wydawało? Co? No, to się pierwszy raz zamknęło, wcześniej tego ktoś nie zamykało. Albo wyszedł update wczoraj, jakiś tam naprawowy. Ja pierdzielę. Ty naprawdę to świetnie wygląda. Jak na telefon. Nie mam karty wyższego levelu. Szajzę. Nie, dosyć, dosyć na dzisiaj. Jeżeli chcecie drugi odcinek z tej gry na telefon, to dajcie znać w komentarzach, jak kończę, bo mam dosyć. I o dziwo ani razu 106 się nie pojawiła. Lol, prawda lol. Ale według mnie ta gra naprawdę ma wielki potencjał. Jak twórca jeszcze się przyłoży, to naprawdę to będzie niesamowity port na telefony. Naprawdę... Naprawdę to jest rozpierdol, totalny. Tamtego bridge'a to przebija 50 razy bardziej, nie? To jest niesamowite, jak ta gierka wygląda na telefon, naprawdę. Wow, aż chce się grać w to, nie? Jeśli chcecie drugi odcinek, dajcie znać. Ja się z wami żegnam, wszystkie linki macie w opisie, pozdrawiam.